Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Zibar Games i witam was w kolejnym odcinku Medieval Dynasty. Słuchajcie, rozpoczynamy nocne polowanie. Do godziny 14 musimy upolować dzika, wilka, niedźwiedzia lub tu ponownie mamy wilka. Musimy ich łącznie upolować 6 sztuk. Także myślę, że tutaj się bardziej nastawię na wilki i dziki, ponieważ no, te zwierzęta zdecydowanie jest łatwiej tutaj upolować niż miałbym tutaj polować na przykład niedźwiedzia. Chociaż też wiemy, że jesteśmy tutaj w stanie tego niedźwiedzia bez problemu. No, może nie do końca, jak mówiąc, bez problemu, ale jesteśmy w stanie bynajmniej upolować. Ja teraz zmierzam tutaj do ścieżki, do drogi, która będzie właściwie poprowadzi mnie do mojej osady. Słuchajcie, tutaj mamy grzybki. Myślę, że możemy sobie je zebrać, chociaż ich za dużo nie ma i tak naprawdę one dużo nam pokarmu nie dadzą. Ale zawsze chociaż częściowo się tak naprawdę odbijemy, jeśli będziemy po prostu głodni. Dobra, schodzimy tutaj po takiej miarę płaszczyźnie leśnej. Znalazłem tutaj, już widzę, most, więc my z tego mostu tak naprawdę teraz skorzystamy, ponieważ ta droga prawdopodobnie prowadzi w tym kierunku, w którym my podążamy dokładnie, czyli tutaj na rozwidleniu musimy iść w lewo. No i oczywiście, tak jak mówiłem, my tutaj będziemy szukali dzika, czy nawet i wilki. Oczywiście tutaj widzę, że możemy to zrobić do godziny 14, także myślę, że na spokojnie to zrobię. Za chwilę nam się zakończy tutaj wiosna i nastąpi już lato. Ja bym chciał jednak jeszcze zdążyć tutaj do naszej osady, że tak powiem. Czy zdążę, tego nie wiem, ponieważ mam do wysiania buraki, które bym chciał na pewno też wysiać. Jeśli będę tutaj się zatrzymywał na zbieraniu, to na pewno nie zdążymy. Tego czasu mi za wiele nie zostało, więc ja się śpieszę. O, to raczej my nie zdążymy, więc myślę, że nie ma sensu się śpieszyć, tylko po prostu tutaj zająć się polowaniem, tak? Czyli wejdziemy gdzieś tutaj w głębsze partie lasu. No i w pierwszej kolejności myślę, że możemy tutaj poszukać wilki, czy nawet też dziki. Czyli w ilości 6 sztuk musimy upolować. Zapewne po upolowaniu będziemy musieli tam też wrócić jeszcze, odebrać naszą nagrodę. Więc póki co, słuchajcie, byliśmy blisko wody, trzeba było się napić, taka prawda. Ja się jednak nie napiłem. Chyba mamy dzika, z tego co dobrze widzę. Okej, udało nam się go załatwić. Oj! I też i wilka. Co naprawdę wilk mnie tutaj zaatakował. Nie spodziewałem się w ogóle tutaj właśnie, że jeszcze jest wilk. No ale udało się powalić tutaj wilka i niedźwiedzia. Także już mamy na swoim koncie dwie zwierzyny. Tu jest kolejny dzik. Jest i trzeci. Na naszej liście. Także, no, zmierzamy w dobrym kierunku.
Mamy za duży ciężar, no to jest więcej niż pewne. Myślę, że możemy tutaj sobie śmiało rozpalić ogień, ponieważ mamy troszkę mięsa. I możemy sobie to mięso tak naprawdę w tym momencie ugotować, czy też inaczej usmażyć, smażyć na ogniu. Chociaż zróbmy to częściowo. Przynajmniej coś tutaj zjemy, zasilimy po prostu nasz żołądek. Dobra, myślę, że 7 sztuk nam tutaj czy też dobra. Okej, tyle nam powinno wystarczyć na tą chwilę. Więc zróbmy sobie teraz tak, że my to częściowo mięso pieczone zjemy. Dobra, mamy też tutaj grzybki. No dobra, to nam powinno na jakąś chwilę wystarczyć. A my tutaj będziemy dalej się rozglądać, bo prawdopodobnie gdzieś tutaj jeszcze. O, właśnie, mamy kolejnego dzika. Oj, to było, powiem wam, chyba zużyłem wszystkie włócznie na tego dzika. No i niestety powiem wam, że cudem chyba to przeżyłem. Jeszcze jednak gdzieś tutaj jednak mi należeć. Zanim życie już przepadła. No cóż, ten materiał tak naprawdę i tak się zużywa, także tutaj nie mogę się też zbytnio do tych włóczni przywiązywać. Zapalmy sobie ognisko, może ognisko, pochodnie. Może coś jeszcze przeoczyłem. Ale raczej wątpię. Czyli co? Tam kogoś mamy? Czy to jest ktoś z naszego obozu, czy też nie? Tu prawdopodobnie nie, bo tu mamy prawdopodobnie inną wioskę. Witaj, masz chwilę? Niech ją ostatnio masz. No chyba bardzo dobrze, co? Minus 5, aha, fajnie, czyli nie chcę zbytnio rozmawiać. Na szczególności na temat pracy. To jest ta wioska, gdzie my tutaj z początku przyszliśmy i pomogliśmy im w budowie. Pamiętacie, co budowaliśmy tutaj? Znaczy budowaliśmy. Pomogliśmy przynajmniej w budowie. Słuchajcie, no nocne polowanie, no niestety zakończyło się fiaskiem, z tego względu, że nadeszło lato. I też ta misja tutaj z tego względu nie została no ukończona. Co tu mamy? Polowanie. Mamy polowanie, pewna ręka. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie tutaj pewną rękę. Lub więcej punktów za umiejętność polowania. Jedno z dwóch. Weźmiemy sobie tutaj pewną rękę. No i jak widzicie też nadeszło lato. No to już jest niewątpliwe, nadeszło lato. I co my tutaj możemy zrobić? Słuchajcie, no, najlepiej byłoby tutaj tak naprawdę wykonać jeszcze kilka zadań, by uzyskać tutaj 1000 punktów reputacji. Jak na razie widzę, tutaj ta reputacja dosłownie troszeczkę, ale to dosłownie troszeczkę tutaj spadła. Dobra, pomów z Alwinem. Dobra, musimy pomóc z Alwinem. Możemy też zbierać jagody. Możemy bardzo dużo jagód zbierać teraz. Te jagody oczywiście możemy sobie zostawić, zachować na produkcję żywności, a właściwie wykorzystać jako żywność. Także myślę, że troszkę możemy pozbierać i ja te jagody mogę tak naprawdę w swoim czasie po prostu przekazać na sprzedaż. Oczywiście na sprzedaż tutaj żywności. Dobra, myślę, że na tą chwilę
Taka ilość jagód mi tutaj wystarczy, oczywiście, jeśli będę potrzebował. Możemy tych jagód znacznie więcej zbierać w każdej chwili. Tak naprawdę o ten patyk, co tutaj przed chwilą widzieliśmy, dowiedzieliśmy go za dużo. No i mamy tutaj tak naprawdę w tym momencie troszkę zbędnego sprzętu. Słuchajcie, no mamy kamień jeszcze. Kamień myślę, że możemy wyrzucić. O, dwa kamienie wyrzucimy i myślę, że o, właśnie i w tym momencie możemy tutaj swobodnie sobie przebiec. Czyli tak jak mówiłem, mamy w tym momencie lato, co niektóre plony możemy tutaj już też pozbierać, na przykład pszenicę. A my tutaj porozmawiamy z Alwinem, gdziekolwiek on tutaj się nam znajduje. O, proszę, jest tutaj. Okej. Czyli coś jeszcze do nas masz, tak? Słuchajcie, bukłak, tak? Dobrze mówię? Bukłak Alwina. Okej, słuchajcie, musimy dostarczyć do Matyldy bukłak Alwina, czyli no kawałek będziemy musieli tak naprawdę dzisiaj podróżować. Ale zanim ruszymy dalej, zobaczymy, co możemy sprzedać. Co po prostu na tą chwilę jest mi tutaj zbędne. Na pewno jagody. Mięso, może niekoniecznie mięso. Chyba, że jest to mięso. No właśnie, mięso tak nie za bardzo. Futro, no myślę, że możemy sprzedać. Kamienie to też sprzedamy, nasiona buraka zostawimy. Piórka zostawimy, skórę. Myślę, że możemy sprzedać. Troszkę sobie jednak tego tutaj towaru też ze sobą weźmiemy. No i słuchajcie, teraz musimy dotrzeć do Matyldy, by pozyskać 20 nasion cebuli. Tak to wygląda. 800, no prawie kilometr mamy do dotarcia. Także przez kilometr będziemy tutaj na pewno sobie biegli. Włócznie mamy przygotowane, kamienny nóż mamy przygotowany. Łuk możemy sobie tutaj odłożyć, ponieważ no, nie mamy do niego strzał. Druga kwestia, tak jak wcześniej wspominałem, tutaj już jest na przykład cebula do zebrania. Marchewka może niekoniecznie, no cebuli jest całkiem sporo. Jest tutaj też, jak widzicie, żyto do zebrania. To wszystko możemy sobie w późniejszym czasie zebrać. Kolejna kwestia jest taka, że odłożymy sobie na pewno mięso. Dużo też mięsa tutaj trzeba zjeść. Lub się po prostu powymieniać. Tak, pieczone mięso sobie odstawimy. Odstawimy sobie też tutaj, jak mówiłem, zbędne narzędzia. Przykładowo tutaj mam do odłożenia. O, to odłożymy, to odłożymy. Raczej chyba buraka już no nie będziemy w stanie zasiać, więc no, będzie to niepotrzebne. Motyka też mi jest niepotrzebna. Kamienna siekiera może zostać, może się nam jeszcze przydać. Ale tutaj odłożymy sobie jeszcze pióra. Powiem wam, lato to lato, tutaj całkiem inny klimat jest wtedy. Dobra, czyli pióra odłożone. Niebawem będę w stanie sobie wykonać tutaj strzały. I takie strzały na pewno sobie wykonamy. No proszę, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ja kupiłem tutaj kurczaki. Już w tym momencie mamy 3 kury. Jak się ostatnio masz? Pewnie. Mam dla ciebie robotę, ale właśnie, co bym mógł to pytać za robotę? Myślę chyba, że nie za bardzo jest co. Dobra, czyli co, naruszamy z naszą misją tak naprawdę, bo my tutaj dużo ostatnio robiliśmy wszystkiego i tak naprawdę niczego.
Głównie skupiliśmy się też na gospodarstwie. O, łania mnie tutaj wystraszyła. Ale cóż, no mam strach, mam prawo się bać. Druga kwestia, no tutaj w tej okolicy, z tego co dobrze się orientuję, to tak naprawdę drapieżników nie mam. Dopiero gdzieś tutaj, w tym kierunku, gdzie podążamy, możemy spotkać wilki, no, które są tak naprawdę w stanie nas tutaj, znaczy są w stanie, nawet można i powiedzieć, że one nas po prostu tutaj atakują, więc no, musimy na to uważać. A jeśli gdzieś po drodze znajdziemy jakieś krzaki jagód, takich na przykład w tym miejscu, myślę, że warto będzie sobie te jagody tutaj po prostu pozbierać. I tak jak wcześniej, po prostu te jagody pójdą na sprzedaż. Uda mi się może troszkę zarobić pieniążków na rozwój po prostu naszego gospodarstwa. No bo jeszcze troszkę tych jagód tutaj pozbieramy. Szkoda, żeby się nam to po prostu one tutaj zmarnowały wraz z nadejściem jesieni, to po prostu one się tutaj zmarnują i tak naprawdę nic z nich nie będzie. A tak przynajmniej pozbieramy, no i przynajmniej troszkę na nich zarobimy. Niewiele zapewne, ale zawsze parę monet po prostu będzie. Dobra, słuchajcie, ruszamy dalej. Ja tutaj widzę kolejne krzaki z jagodami, więc myślę, że nie będę się po prostu jakoś specjalnie rozpędzał, ponieważ mamy sporo czasu, by po prostu to wszystko pozbierać jak się należy, a być może i nawet uda nam się pozyskać jakąś nową misję tutaj w wiosce. Zobaczymy, jakie obciążenie jeszcze jesteśmy w stanie po prostu wziąć, ponieważ też nie mogę się rozpędzać za bardzo. 27 kilo. A jak to wygląda właściwie z jagodami? Jagód mamy na tę chwilę 228, czyli 11 kilo raptem. Czyli my sobie teraz je zbieramy jeszcze, ponieważ wejdą naszego ekwipunku. Słuchajcie, na pewno ja te jagody po dotarciu do tej wioski, w którym tutaj kierunku się teraz no, udajemy, to po prostu ja te jagody tam sprzedam. Ja je pozostawię, ja nie będę z nimi przecież chodził to mi z powrotem. A tym bardziej, że to też nie jest jakaś duża wartość odżywcza i wolę tak naprawdę je pozbierać, po czym sprzedać i mieć po prostu na inne produkty. Tym bardziej, że naprawdę bardzo szybko tutaj się te jagody zbiera. No i co najważniejsze, nawet całkiem szybko. O, jeszcze tutaj. Szybko i przyjemnie, w ten sposób. O, wik wik, czyli zając. Tu musimy się trzymać na baczności, ponieważ możemy na pewno gdzieś spotkać wilka. I to żeby tylko jednego, a w szczególności gdzieś, gdzie właśnie przekraczamy ten strumyk. Dobrze, może zostawmy troszkę siły na to, by móc biec. Gdybyśmy przypadkiem musieli z wilkiem tutaj walczyć. Kolejne jagody. Myślę, że warto jest, tak jak mówiłem wcześniej, warto jest sobie je pozbierać. No, przykładowo zaróbmy z takiego przejścia chociażby 300 monet. No to już jest naprawdę bardzo dużo. I gdzie tak naprawdę zyskamy 300 monet? No, w dosłownie
w 5 minut. Dobra, mamy już tak duże obciążenie, więc myślę, że nie ma sensu się tutaj zbytnio już przeładowywać. Mamy do przejścia jeszcze kolejne jagody, jak widzicie. Mamy do przejścia jeszcze 150 metrów, także no już tak naprawdę jesteśmy dosyć blisko. No i mam nadzieję, że tutaj tutaj punktów reputacji raczej za to nic nie dostaniemy, ale miejmy nadzieję, że w tym mieście gdzieś tutaj jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy i my po prostu będziemy mogli mu tą pomoc, że tak powiem, oferować, co też pozwoli na to, by móc tutaj rozwijać się dalej. Co do reputacji, póki co żadnego wykrzyknika poza tym, do którego my tego zmierzamy, nie widzę. I to niedobrze, niedobrze. Ale no cóż, za chwilę będziemy na miejscu. Chyba to tutaj, co? Proszę, jaką maszynę masz? Proszę, lecie bukłak. Okej, fajnie. Upoluj jelenia lub dzika, prawda? Dobra, jelenie tutaj widzieliśmy po drodze. Komu to sprzedać? Prawdopodobnie tobie, tak? Można tobie to sprzedać? Pokaż mi swoje towary, można. Więc ja tutaj sprzedam tobie towary, sprzedam tobie mięso. No i babkę lecznicą sobie też sprzedamy, patyki też tobie sprzedamy. I zobaczcie, mamy w ten sposób już prawie 900 monet. Całkiem sporo mi się wydaje, ale no tak jak tutaj widzicie, naszym zadaniem jest upolowanie dwa jelenia lub dwa dziki. Co do dzików, no właśnie, gdzie tutaj można dzika znaleźć, ale chyba wiem, gdzie można właśnie dzika znaleźć, ponieważ my tutaj na początku dziś byliśmy i te dziki, o właśnie, mamy pierwszego dzika, także ja tutaj sobie do niego podejdę odważnie. Ok, wygląda na to, że będzie szarżował na mnie. Nie będzie, ale go załatwimy. Pierwszego dzika mamy. Musimy zabrać cztery skóry. Mamy dwie skóry, więc jeszcze jednego dzika musimy gdzieś tutaj poszukać. Jak to wygląda z naszym zadaniem? Co my za to zadanie tak naprawdę otrzymiemy? 20 nasion cebuli. Czyli jest tutaj kolejny dzik. No i piękne jedno trafienie i tak naprawdę już jest po dziku. Także myślę, że to po prostu wystarczy. Czyli musimy dostarczyć dla Matyldy cztery skóry. Oj, piękne trafienie. Czyli tutaj upolowaliśmy jeszcze jednego dzika i oczywiście tutaj sobie no ten materiał wezmę przede wszystkim, że mamy tutaj z tego dzika jeszcze mięso. No i oczywiście kilka jeszcze jagódek, które być może pozwolą nam tutaj już dobić do 900 monet. I po prostu monety będą tak naprawdę już na później. Czyli z tym dzikiem poszło naprawdę bardzo szybko. Obawiałem się, że będziemy tutaj chodzili i szukali jelenia czy też dziki, ale no dzięki temu, że mieliśmy już kontakt z nimi, poszło naprawdę bardzo szybko. Dobrze, masz tą skórę. Bukłak masz zrobiony. Czyli musimy teraz dostarczyć do Alwina bukłak Alwina. Fajnie. Dobra, ja sprzedam ci to, co mam, ale jest mi niepotrzebne, prawda? To ci sprzedamy, czyli tutaj jagody. I tak jak mówiłem, jagody tutaj spowodowały, że mamy ponad, na naszym koncie mamy już ponad 200, czy ponad 900 monet. A tutaj cały czas nasza nagroda to jest nic innego jak 20 nasion cebuli, no, czyli tak naprawdę tyle co nic.
za tą cebulę. Ale no cóż, no nic innego mi nie pozostaje, jak udać się teraz do naszej wioski, czy też tutaj do wioski, gdzie mieszka Alvin, i po prostu dostarczyć mu jego bukłak. My się nie będziemy tutaj zatrzymywali, chyba że nas no, cokolwiek tutaj zaatakuje, no i taka będzie potrzeba. Włóczni mamy, widzę, 5, także powinny nam spokojnie tutaj do walki wręcz wystarczyć. Także ja tutaj mogę w każdej chwili, tak jak wcześniej zawsze wspominałem, możemy spotkać wilka, ale też mamy wodę. Ja się teraz tej wody tak naprawdę trochę napiję. I biegniemy dalej. Mamy lisy, mamy zające. Lisy tak naprawdę no, tutaj nie robią szkody. O, proszę, lis mnie zaatakował. Dawno tego nie było. W ogóle to wcale jeszcze tego nie miałem, żeby mnie tutaj zaatakował lis. Ale jak widzicie, no przed chwilą powiedziałem, że lisy są no nieszkodliwe. No bo tak powiedziałem, ale wszystko wynika z tego, że zaatakował nas tutaj pierwszy lis. No ale wyszło jak wyszło, no i udało nam się z tej opresji tak naprawdę wyjść. Więc tutaj nie było jakiejś no, specjalnej walki. No dobrze, czyli tak naprawdę pozostało nam jeszcze 400 metrów do przejścia. Ja tutaj idę na naprawdę bardzo ładne przełaje, ponieważ idę przez górę. Troszkę biegniemy, troszkę odpoczywamy. To nie jest tak, że cały czas jestem w stanie biec. Ale już na pewno jesteśmy w stanie przebiec dłuższy dystans, ponieważ ja tam nie wiem, czy gdzieś naszej umiejętności nie zmieniałem przypadkiem na kondycję. Jeszcze raptem 200 metrów. I będziemy tak naprawdę u Alvina, a wszystko po to, by dostać tak naprawdę 20 sztuk cebul, które i tak zapewne zostaną przeze mnie sprzedane. Wszystko wskazuje, że Alvin gdzieś tutaj pracuje na tę chwilę w polu. No, kolejne kłódki, myślę, że jest warto sobie po prostu troszkę ich pozbierać. Może uda nam się dobić do 1000. No i głównie wychodzi na to, że my tutaj dzisiaj więcej jagód zebraliśmy, niż wykonaliśmy zadania, które tutaj były przypisane, ale to nie zmienia faktu, że my te zadania tutaj porzuciliśmy i zostawiliśmy tutaj fabułę bez tematu. Miało być jeszcze zadanie nocny łowca wykonane, ale że wyszło jak wyszło, że nadeszło lato. No i niestety nie byliśmy w stanie tego zadania wykonać. Zobaczcie, oni coraz zagarniają coraz większe to tereny. Witaj, Alvinie, mam do ciebie bukłak. No, dziękuję za cebulę. Kontynuujemy, masz coś jeszcze dla mnie? Pewnie, że weźmiemy. Musimy poczekać na następny dzień. No to jest dobra wiadomość z jednej strony, skoro mamy czekać na kolejny dzień. Okej, okay, odblokowaliśmy chata rybacka, czyli możemy taki budynek w tym momencie postawić. Alvin tu ciężko pracuje, jak widzicie. Dobra. Więc co my tutaj mamy? Czy mamy jakieś nowe zadania, czy nie mamy? Nie mamy. Musimy poczekać na następny dzień. Zanim jednak poczekamy tutaj na następny dzień, ja się udam do osady. Zobaczymy, co możemy tutaj sprzedać. Nie mówię tutaj już o kupnie, ale o samej
sprzedaży. Dobra, pokaż nam swoje towary, co tu masz oczywiście, jagody, 90 sztuk, kamienie, nasiona, cebuli, może niekoniecznie, nie będą mi potrzebne na tą chwilę. No tak, to będzie chyba wszystko, jeśli o to chodzi. Więc chyba już raczej zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. A my się widzimy tak naprawdę już niebawem w kolejnym odcinku, prawda? Zajmiemy się na pewno zbieraniem cebuli, skoszeniem pszenicy. No i zobaczymy, co jeszcze, na co jeszcze tak naprawdę wystarczy nam tam czasu. A w tym momencie mówię wam cześć i czołem.